Uważaj. Chcesz robić zdjęcia? Dać ci telefon? No to jak chcesz? Mogę ci dać swój, możesz robić swój, jak chcesz. No dobra. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd żywi i w jednym kawałku. A, to tu jest wszystko kurwa zamurowali, ja pierdziel. Miałem nie krąć na filmie. Nic nie słyszeliście. Proszę, wszystko zamurowane. Jan mówi, nie panikujcie, nie panikujcie. Mówi, co, nie panikujcie. O, tam jeszcze jakieś ocalałe napisy. Uważaj na ten, na nogi. Szkoda, że to zamurowali, bo było zdecydowanie prościej tu wejść. Zastanawiałem, czy się przebrać, ale mówię, z brudnego będę się przebierał na czyste i po co to? O, ładny ten, cokolwiek to jest. Takie nietypowe. Proszę. Tak jak w okrąglakach. W okrąglakach było więcej. Jak z tą pracą twoją, powiedz? Zamknął nas dopiero w... Bardzo dobrze, przynajmniej wiesz, na grudzień nie zostaniesz bez... Idź proszę. Nie zostaniesz, wiesz, bez niczego, tak? Jak chcesz, to możemy iść tu do końca, a później... No jak chcesz, no mnie to jest tam... Nie chodź tu. Jezus Maria. Bez komentarza. Oglądałaś film, który umieściłem? Tak. I jak? Szczerze. Szczerze, przez to, że napisy były białe, to czasami nie było widać, co jest napisane, bo to było jasne. A na początku ja to puszczałam. Tak, tak. Bo ja stwierdziłem, że zamiast opowiadać, to napiszę na początku. Chociaż według mnie lepiej by było i tak mówić, no. Gdzie się jest. A ja nagrywam 4 minuty, a nie powiedziałem nic. Dobra. Jesteśmy na Bemowie. Tak dokładnie. W budynku, w którym była wieża. Lotniska. I z tego co wiem, to ktoś śpi. Dobra, to niech śpi. Idziemy na górę? No tam chodź. Podobno lotnisko, które tu było, było większe od Okęcia. O, otwarte, bo z jednej strony jak tu wchodzili, było zamknięte i nie pamiętam od której, to chyba od tamtej strony było. Dobra, teraz bezpiecznie, bo teraz jasno. Szkoda, że tego faceta nie ma. Tego dziadka, którego ja poprzednim razem spotkałem, co mnie powiedział, nie wchodź pan tu, nie wchodź.
Ale w piwnicy podobno, wiesz co jest? Jakiś odnoga korytarza do tego, do... Jezu, do kotłowni. Bo on tu lądował, ten facet, samolotami. I zrobił mu opowiadać, wiesz, ten... Mówię, dobra, nie wchodzę, następnym razem. I tak to było. A tam jest na górze, tu jest wejście na tą wieżyczkę. Jakbyś chciała zobaczyć wieżyczkę. Takie schody ładne są. Co? Takie schody ładne są. To było kiedyś podobno tajne przez poufne. Oprócz tego, że wszyscy wiedzieli, że tu samoloty lądują, no bo de facto, wiesz, koło... Lądowali koło... Nie wchodź, tu jak jest zamknięte, to nie wchodźmy może. Podłoga jakaś taka... No trzeba bardzo... Aha, tak jakoś się dziwnie po niej łazi. I mówić żonie, zadzwoń co 10 minut, nie dzwoni. Chodzisz? Proszę cię. Kobiety się przepuszczą. Czemu nie przyszłaś z siostrą? Magda w pracy, a Klaudia ma problemy z nadgarstkiem, nie może się wspinać, podnosić. A jeszcze jej nie ten? Nie przeszło, nie? No, masz sztyc założony. Ogo, postrów ją. Mam nadzieję, że do 11 się wyleczy. Czy nie wiesz? O, nie wiem. Tylko nie idzie na kontrolę, cały czas nie czuję tej ręki w ogóle. No, a co ona zrobiła z tą ręką? Znaczy, ona kiedyś wyglądała w siatkówkę. No ale teraz nie grała. Czy sobie wyrężyła, nadwyrężyła teraz? I ten uraz był na przykład tak delikatnie usuwany, bo był wycinany płyn z torebki samowej. Ale w pewnym momencie płyn tak jakoś niedobrze. O, tutaj było chyba coś. Kasa? Kasa? Może. Ale kasa na lotnisku po co? Tak z drugiej strony. Jakieś cały czas mam takie, wiesz co, takie głupie przeczucie, że ktoś tu jest. Ja też. Jakiś kawałek rury stający. O, to jest ładne, cokolwiek to jest. Widzisz ta postać tutaj narysowana? A, tu są te zamknięte kraty. Mówiłem, że te kraty tu są. I żeśmy, no, dobrze, żeśmy od tej strony weszli. Bo tędy byśmy już nie wyszli. Fajnie to wygląda. Ten korytarz szczególnie z tym wejściem na górę. Mów sobie spokojnie. Nawet dotąd zamurowali. Ja cię kręcę.
Tak, liczyć na żonę. Już 15 minut minęło. Ale tu już kabli nie ma. Same korytka zostały. Chcesz iść na górę? Na ten no okrąglak? No to idziemy. Tędy czy tędy? Tu jest wejście. Nie, my wchodziliśmy jakoś tam. No ale to wiesz, zejść to... O wilku mowa. Halo? No, co tak długo? No, bzyczy mi telefon w kieszeni, no. No, co tak długo? Nie, no, dopiero żeśmy doszli do pierwszego piętra. Teraz idziemy na wieżę. Więc, no, dzwoń. Nie, z piwnicy żeśmy weszli od razu na górę. Piwnicę zostawiliśmy na koniec. Więc dzwoń, co chwilę dzwoń. Uważaj tutaj. Dobra, pa, pa. Dobra. Super, jak ja mam teraz to sadzić? Przepraszam was na chwilę, ale muszę porządek zrobić. Uważaj, bo tu ludzie są naprzeciwko. Tu. Żeby wiesz, ktoś nas nie... Możemy na chwilę wyjść, zrobić ze dwa zdjęcia, ale wolałbym po tym dachu kurno nie chodzić. Dobra, macie tu dach. Tam gdzieś jest na górze jeszcze wejście na tą wieżyczkę wyżej, bo ta jest ta niżej. A ona jest gdzieś wyżej, jeszcze druga. Ładne widoczki nawet, powiem wam szczerze. I tam na górę się da wejść, tylko nie wiem jak. No to rób zdjęcia. Dobra, na chwilę przerywam, bo mnie ręce bolą. Za chwilę wracam do was. Idziemy na drugą wieżę. Czekam na ciebie. Wiesz, razem weszliśmy, to razem chcę wyjść. A przynajmniej wiadomo, że ktoś tu jest. Jak będą chcieli coś zrobić, to może nie zrobią. O, po co ja tą lampę świecę? I wyczerpuję baterię. O, i zobacz, i zarąbiście jest, bo tu też można wyjść. Uważaj, proszę cię. Ja mam te metalowe śruby. Ale metalowe śruby gdzie? Jesteśmy na najwyższym punkcie widokowym. To jest obok. Ja sobie przejdę kawałek, ale przejdę bardzo szybko, bo jak nas ktoś wyluka tu, to nie będzie za ciekawie. Bo tu ochrona jeździ co chwilę. Może nie co chwilę, ale jeździ. To już bym chciała. Do środka. To tak w środku wygląda. O, tak to wygląda. Dobra, zaraz wracam z powrotem.
Zawsze jest, wiesz, uśmiechnięty, fajny, zawsze można z nim... A, wiem co tu jest. O, tędy żeśmy wleźli. Chcesz sobie zdjęcie zrobić, coś? Nie. No to jak chcesz, to chodź dalej. Kobiety przodem. Facet przepuszcza kobietę, a nie kobieta faceta. Co to jakieś dziwne takie jest? No, on się tym wczoło przepuszcza. Czym? To jest jakiś kawałek tego. Nie szukamy zadymy, jakby ktoś tu był. Chcemy tylko zwiedzić i wyjść. A, już cały jest poplamiony, chciałem powiedzieć, pleśń, no. A to jest... Tu byliśmy? A jak fajnie, bo tu jest taki zakręt zrobiony, widziałaś? Takie półkole. Do tej wieży. Ja tam nie zamierzam wchodzić. Nie. No to powiem ci tak, jeśli pojedziemy tamtego 11 i będzie to otwarte, to tam jest zaraz tu wejdę. To tam jest kurna mać. O wiem, tutaj FBI siedzi, przesłuchuje. To jest przerażające. Ty, ale zobacz, ktoś tu siedzi, przesłuchuje kogoś, zamknęli kogoś i... A nie wiem, czy powiedzieć. Ale to jak zrobisz zdjęcie na to? No. Tam jest, oprócz piwnicy, taka jakby druga piwnica jeszcze. W tym szpitalu. Tylko, że przykro mi bardzo, ale ja się nie piszę na wchodzenie tam. No bo tam jest za mało miejsca, ja się tam nie wcisnę po prostu. Ja ci wyślę wieczorem filmik, to sobie zobaczysz stamtąd. Hydrofornia. A ciekawe, czy przychodzącą rurę też upiłowali, tą główną, która przychodziła. A może on o tym mówił, ten facet, o tym... On mówił o hydrofornii, czy o czymś? Ale on mówi jakiś tunel, że jest. Chcesz tu zobaczyć? A, tu nic nie ma, bo tu wejście chyba są, tak mi się wydaje. Chcesz zobaczyć? No to chodź. A, o tym mówił. On o tym mówił. Ale nie wejdziesz tędy. Nie. Nawet nie ma takiej opcji. Ale on o tym opowiadał, ten pan. Ale sorry, Gregory. Już i tak jestem brudny. No wiesz, że się przybiorę. Przepraszam cię bardzo. To było chamskie z mojej strony. To co? Ryzyk fizyk? Nie. Nie wchodzimy tam? Nie, zobaczymy schodowiska jakichś rzeczy, nie wiadomo kto tam jest. Nie, to nie wchodzimy. A tu co jest? O,
O, fajnie, że ta kratka fajnie wygląda, ta. Jak zrobisz zdjęcia, to możemy wychodzić już chyba, co? Nie zakłócamy nikogo, nikomu spokoju. Znowu mnie stracisz. To tu jest wyjście? Nie, to gdzieś tu było, nie pamiętam. Licznik główny. Ale odcięty. O, to były główne kable. No dobra. Dotykać. No już teraz to można dotykać. Dobra, ja się z wami żegnam i sfilmuję od zewnątrz. Dobra. Jesteśmy na zewnątrz. Tutaj było lotnisko kiedyś. Ale są krzaki. A to od zewnątrz wygląda tak. Jak ty wracasz z powrotem? W tamtą stronę idziesz? Tak. To ja też w tamtą stronę, bo mam 184. Na Widaskiej wysiadamy. Ulicy. Tam do tej głównej szedłem. Tylko z tamtą grozi zawalone. No jakoś się na szczęście pod nami... W stylu... Nie, tam się dalej. A co? Przez to, że ta wieżyczka jest w środku, to myślałam, że tam jest jakby, wiesz, stara, ale nie. No na szczęście udało nam się prawie wszystko zwiedzić, oprócz jednego tajemniczego pokoju. Dobra. Zaraz się tu nie żegnam. Po raz kolejny żyję. Było fajnie. Coś słyszałem, był halo halo przez chwilę. No dobra. To do następnego.